Już 9 marca rusza rekrutacja do suwalskich przedszkoli. Warto zapoznać się z kryteriami przyjęcia do tych placówek, które określa uchwała Rady Miejskiej w Suwałkach. Za każde kryterium przyznawana jest konkretna liczba punktów. Najważniejszą kwestią jest posiadanie suwalskiej karty mieszkańca, co jest jednoznaczne z byciem mieszkańcem Suwałk. Największym dla nas organizacyjnym problemem jest fakt oświadczania nieprawdy przez rodziców, który jest związany z tym, iż nie są to mieszkańcy naszego miasta. To jest rzeczywiście największa nasza bolączka, ponieważ wprowadziliśmy kryteria naboru, które przede wszystkim punktują mieszkańców Suwałk posiadających kartę mieszkańca. Dlatego też w ostatnim czasie postanowiono zweryfikować kwestię dotyczącą tego, czy dzieci uczęszczające do suwalskich przedszkoli są rzeczywiście mieszkańcami Suwałk, a nie okolicznych gmin. Zweryfikowano to właśnie poprzez suwalską kartę mieszkańca, która uprawnia do bezpłatnego pobytu w przedszkolu. Stwierdziliśmy, że ponad 170 dzieci, za te dzieci opłata jest uiszczana. Przeprowadziliśmy bardzo szczegółową analizę w naszych jednostkach. Okazało się rzeczywiście, że część rodziców tej karty nie zrobiło, ale w międzyczasie dokonało tego działania, żeby potwierdzić, że to są nasi mieszkańcy. Ale takie, można powiedzieć, swoiste dochodzenie przeprowadziliśmy i jednak okazało się ostatecznie, że mamy grupę dzieci, których rodzice oświadczyli, że są mieszkańcami Suwałk, a w rzeczywistości tymi mieszkańcami nie są. Niestety, te dzieci nie będą miały możliwości kontynuowania nauki wraz z nadejściem nowego roku szkolnego, a wójtowie gmin zostaną obciążeni sfinansowaniem ich pobytu w suwalskich placówkach. Jest też dobra wiadomość dla rodziców trzylatków. Czesław Rękiewicz, prezydent Suwałk, po analizie sytuacji w suwalskich przedszkolach postanowił uwzględnić petycję rodziców dotyczącą utrzymania etatów pomocy przedszkolnych w grupach najmłodszych przedszkolaków. To wsparcie, opieka dodatkowa właśnie w postaci pomocy nauczyciela, czyli tak jeszcze raz powtarzam, tak zwanych niań, w grupach trzylatków zostają. Czesław Rękiewicz, prezydent Suwałk, podpisał umowy z przedstawicielami firmy Autosan i Solaris na dostawę 12 nowych autobusów dla komunikacji miejskiej napędzanych gazem CNG. Umowy opiewają na ponad 15 milionów złotych. Zakup jest dofinansowany środkami z Unii Europejskiej. Nowe autobusy trafią do Suwałk 20 grudnia tego roku. 11 autobusów 12-metrowych, czyli tych najpopularniejszych, które największej liczby jeżdżą po ulicach naszego miasta, zostanie dostarczonych przez firmę Autosan. Będzie to w końcówce tego roku. Oprócz tego został również zakończony przetarg i wyłoniony dostawca autobusu takiego przegubowego, dużego, kolejnego, który pojawi się na terenie naszego miasta, czyli będzie to autobus marki Solaris. Cały projekt pod nazwą Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki pochłonie blisko 30 milionów złotych. Dzięki jego realizacji, oprócz autobusów, zakupiony zostanie m.in. system roweru miejskiego. Przetarg jest w trakcie. Mam nadzieję, że tutaj znajdą się podmioty, które będą chciały w Suwałkach ten rower miejski zrealizować. I w tym roku, jeszcze przed wakacjami, właśnie 12 stacji roweru miejskiego pojawi się w naszym mieście. 120 rowerów, w tym 10 rowerów elektrycznych. Oprócz tego w ramach całego projektu założono m.in. zakup systemu dynamicznej informacji pasażerskiej oraz przebudowę ulicy Daszyńskiego, obejmującą m.in. wykonanie ścieżki rowerowej i rozbudowę ulicy Leśnej wraz z połączeniem do ulicy Raczkowskiej. W związku ze stale rosnącymi kosztami zagospodarowania odpadów komunalnych, mieszkańców Suwałk czeka w najbliższych miesiącach podwyżka opłat za odbiór śmieci. Rosną głównie koszty utylizacji tzw. frakcji energetycznej, która musi zostać spalona w spalarni śmieci. Przetarg, jakby, który został zorganizowany w tym roku właśnie na odbiór tej frakcji energetycznej odpadów do spalenia, przyniósł nowe, wyższe opłaty. Ta cena wzrosła do 640 zł netto za tonę, czyli prawie trzykrotnie jakby w stosunku do poprzednich opłat. I to niestety odbije się na jakby opłatach dla mieszkańców, bo dodatkowo trzeba ponad 3 miliony złotych na samo zagospodarowanie tej frakcji energetycznej. Rośnie również tak zwana opłata marszałkowska za składowanie odpadów na wysypisku. Cena za tonę w ubiegłym roku wynosiła
42 zł. W tym roku jest to już 65 zł, a to generuje kolejne 240 tysięcy złotych, które trzeba pokryć. Nie jest znana jeszcze ostateczna wysokość podwyżki. Należy się jednak spodziewać, że będzie to rząd od kilku do kilkunastu złotych od jednego gospodarstwa domowego. Opłaty wejdą w życie od 1 lipca, jeżeli radni tutaj podejmą stosowną uchwałę. Natomiast myślę, że też takim nowym i warte podkreślenia jest fakt, że oprócz jakby samej regulacji stawek opłat zostanie wprowadzony również nowy mechanizm osłonowy, żeby dla tych mieszkańców naszego miasta najniżej uposażonych, mieszkających samotnie, ta podwyżka nie była tak dotkliwa. Zostanie wprowadzony specjalny program osłonowy. Tutaj będzie to on realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, gdzie chcielibyśmy wprowadzić system dopłat dla gospodarstw jednoosobowych, których dochód nie przekracza 1500 zł netto miesięcznie. Jest to odpowiedź prezydenta Suwałk na apel mieszkańców mieszkających samotnie, często starszych osób, emerytów i rencistów, które sygnalizowały potrzebę wprowadzenia takiej pomocy. System osłony wprowadzony będzie równolegle z podwyżką od 1 lipca. Szacunki wskazują, że z programu dopłat będzie mogło skorzystać około 2000 osób. Nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych będą przedmiotem obrad na marcowej sesji Rady Miejskiej w Suwałkach.